Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym troszeczkę pobawimy się w menu, otworzymy jakieś paczki za rewalsy, jakieś uzbierane paczki wcześniejsze, paczka Prime, także chuj z tym Black Friday, nie będziemy na nie czekać, bo i tak nic nie trafimy wtedy, a w tym momencie mamy każda karta 88+, to jest gwarancja prawie 50 koła, także warto. Poza tym jakiegoś ifa sobie może zrobimy, może nawet paczkę z Hero, jak dobrze sypnie z paczek, zobaczymy, także lecimy z tematem. O, 2 godziny 32 minuty, jeszcze mamy chwilę czasu. W każdym razie mamy nagrody za rewalsy, odbieramy. Oczywiście nagrody niewymienne. No to i tak wszystko będzie się wpierdalać do SBC. Ale najpierw paczka z poglądem. Neymara chce kupić, tylko Diego jest. Kurwa, jakby w tym momencie wyleciał Neymar, to bym kurwa się za łeb złapał. Jak akurat o Neymarze coś tam napisałeś. Dobra, lecimy po kolei. Grantia, napastnik. Kolomuani. O co, Prime Gaming? Lecimy? Chyba ta. A tutaj już jakieś ciekawsze te paczki. Co tam jest? 2 piłkarzy 81+ do wyboru, 12 rzadkich kart i Ochland na wypożyczenie. Okej, okay. Essa. Lecimy. A. Chyba nic ciekawego. Risic 84, kurwa. Daj spokój. No nic, no Haaland na wypożyczenie. Być dobra. Dwa player picki. Mares może być, Foderex i Loris, Foderex. A, może być. Dobra, lecimy z tymi paczkami. Duża złota paczka premium. Stones, okej. Okay. Obawiam się, że w sumie kurwa też za dużo na nie poleci. Ale no nic. Dobra, duża złota paczka premium. Lecimy. Hazard. Okej, okay, 84. Move it. Ma złota paczka piłkarzy, tym razem wymienna. I co z tego wyleci? Bo no nie. Ten, Ziyech tym razem. O, Ruben Diaz, czerwony. Co dalej? Ma złota paczka piłkarzy Prime. Znowu Stones, kurwa jebana. Zabiega, co go trafiłeś. Kurwa ma. Ja. Normalnie, zlot fanów Matiego 4, kurwa. Co to jest? Luis Alberto. A, no nie wiem, no. Myślę, że niezależnie kiedy bym te paczki otworzył, to i tak by nie leciało nic z nich. Także sobie chuj. Jakieś pryncypałki. Sawić, kurwa. No będę miał chociaż 8 czwórek, kurwa. Do jakiś, nie wiem czego. Nie wiem, może od końca tym razem otworzymy, kurwa. Bez kitu. Nie, no cały czas w kółko te same karty lecą. No dajcie spokój. No to się wyloguj. Dobra, niewymienne, no z niewymiennych może coś poleci. Neymar, Neymar. Chuj nie Neymar, kurwa. Tragedia, te paszki. Chociaż będę miał kurwa folery do przepalania. Będziemy zachowywać umiar. Zapata, dobra. Kurde mać, no poza tymi player pickami z paczki Prime to nie było nic. Co to jest? Dybala, o. Nice. No prawda jest taka, że wiesz, no. O, karta promocyjna i te swoje paczki. A on chyba coś nawet jest warty, kurde, Aldafsari. Ile on, kurwa? On tam chyba nawet jakieś 40 koła kosztuje, czy coś? O, 26,650. Oczywiście strzelam go od razu z bomby, bo mu cena spadnie prawdopodobnie. Ale no 27 koła, Ward. Bardziej, że to wymienna paczka. No w końcu coś poleciało, nie? Jeszcze myśliwy i katalizator, proszę bardzo. Aha, bo to są jego widełki. Kurwa jebana. No to chyba nie pójdzie. O! O kurwa mać, to teraz jest hejb jakiś epicki w ogóle. Aha. Nie wiem czemu on jest taki kurde kolorowy. Dobra, złota paczka rzadkich pał. Pop card, lecimy dalej. SP, Ruben Neves, dobra. A najgorsze jest to, że... no ten Aldafsari to jednak będzie kurde w tym... Quixelem chyba. No niestety no. Taki los pierników. A najpierw tą wymienną może ten Sparta was rozwali, tak jest. This is Sparta. Kurde, no otworzyliśmy z 20 tych paczek i no... Tragedia jest. No dobra, jeszcze dwie paczki, kurde, na ugotowanie honoru tego paru openingu. Essa. A może jakiś wyratny chociaż.
Kurwa, Bonucci. No w sumie to też chyba tak działa, że jak są karty jakieś drogie, to bardzo ciężko je trafić. Pewnie teraz 8 ósemki się nie da z paczki trafić. Dobra, ostatnia paka. Dawaj, coś fajnego. Chociaż milej. Ujde. 8-2. Tragedia jest ten pagu, nie oszukujmy się. Jedyne co do tego Alda w Sagiego trafiliśmy. Nawet nie wiem, czy kurde jest warto otwierać to 80+, nie? Parę można spróbować. Nie wiem, jakieś, nie wiem, ważne mecze czy coś, to chyba robiłem ostatnio. Nie są te rozbudowy 80+, a to ich nie ma już chyba w takim razie. No to kurwa fajnie, myślałem, że są. To chuj w taki content, kurwa. No tak, bo oni zawsze jakoś przed rivalsami, kurwa, te, kurwa, ulepszenia zwijają. Dobra, chuj. Co ja mogę robić w takim razie w tych SBC pierdolonych? Ręski kapitan? Myślałem, że sobie porobię jakieś upgrade i będę miał szansę, kurwa, na ten. Na zrobienie jakiejś tej paczki hero, a tak to chuj. Dobra, to spróbujmy tego ifa zrobić. Parę 8-2, tylko no jednego 8-6 muszę mieć, ale to mam tego kurde, Mareza. Kurde, nie, to chciałem zrobić. Okej, takie coś. O, dobra, weszło. A my już odwijajemy ten składzik i zobaczymy, jakiego ifa trafimy. Taszka piłkarza to OTW 86+. No dobra, może coś poleci. Dobra, otwieramy tego ifa. Dawać Neymara, kurde, jakiegoś. Okej, okej. O, Leao! Nie, no gitówa, kurwa. Leao, kurwa, W. Ile Leao kosztuje teraz w ogóle? To ma plus 1 w porównaniu do ifa ta. 41 koła, no nie jest jakiś giga drogi, nie, ale spoko, nie, no jakiś kurde składów serii A też będzie git, tylko no problem jest taki, że ja na tą pozycję mam już tego Ribery'ego, nie, i ciężko będzie go usadzić, ale gitłuwa, kurwa tam jeszcze tam 83+ do wyboru. Co tu jest potrzebne? Aha, to jest to samo co do ifa. No to nie wiem, może tego piłkarza najpierw sobie jeszcze zróbmy tam, chuj. No to też raczej będzie ciężko, kurwa, z tego cokolwiek trafić, ale można zaryzykować tam. Ile tu 8-3 jest potrzebna, tylko to dwie te karty jakieś 8-4. Dobra, przepalamy to. Zobaczymy, kurde. Czy z tego pika 8-3+ coś wyjdzie? Transformacja, ta bez kitu. Kurwa, Esa! Neymarito! O chuj! Ile on teraz w ogóle kosztuje? Ja pierdolę. Mówię, tylko jak ja go kurwa z Ribery'em usadzę, nie? I Leao. Nie no, Neymarito kurwa. Nie grałem Neymarito w tej filmce, także kurwa pogramy. Ja pierdolę, ale Esa. Dobra, spróbujmy to wyzwanie zrobić. O, aż mi kurwa już wypierdala z gierki, siema. Nie wiem, no to jakaś jedna liga, gdzie są Francuzi, no to nie wiem. Kurwa, Badzi, udało się. Ja pierdzielę, ale była walka w tym SBC. Dobra, złota paczka piłkarzy prałem wcześniej, dobra, dawać. No i tyle męczenia się po jakiejś pałtoriesa, dajcie spokój. No co, no robimy to ulepszenie, pierdolone, chuj tam. Robimy? Nie wiem, robimy rzut monetą, kurwa. Bo nie jestem zdecydowany, niech kurwa los zadecyduje. Ogólnie tak, jak będzie orzeł, to robimy, jak będzie reszka, to nie robimy, Esa. Orzeł, to robimy? Kurwa, google ty chuju. Dobra, no jebać, no. Los zadecydował. Dobra, lecimy, no słowo się kurwa rzekło, nie? Trochę szkoda mi tego Neuera, bo dużo nim grałem, ale chuj. Lecimy z tematem. Dobra, paczka bohatera Mistrzostw Świata, maksymalnie 89 ogółem. Jakiś Marquizo by kurwa się przydał, jako że mamy ekipkę Serie A. Lecimy, dawaj coś fajnego. No, matko, oczywiście. Dobra, kurwa. No, no i wrócił do nas ten kutas skrzywy jebany, no. Tak to się musiało skończyć, no. Tak kończą frajerzy, kurwa. Parafrazując znanego rapera, kurwa. Wiedziałem, że tej paczki, kurwa, robić nie powinienem. No i się, kurwa, sparzyłem. Już mi się, kurwa, odechciało wszystkiego. Bo ten Neuer, kurwa, już był lepszy. No to, no nie ma już nic z tych SBS, kurwa. Ale, kurwa, Neymara trafiliśmy. Także Neymar i to extra, ładnie. Także, no, wielkie dzięki za dziś. Siłanko i pozdro. Esa.